Dużo się mówi o statystykach, że często ojciec, kiedy dowiaduje się, że jego dziecko jest niepełnosprawne, zostawia rodzinę. My też z obserwacji widzimy, że dziadkowie nie akceptują tego, że ich wnukowie są funkcjonujący w trochę inny sposób, niż by sobie to wyobrażali. Rodzic też ma problem, że jego dziecko nie będzie lekarzem czy inżynierem. No i trzeba w pewien sposób pokazać temu rodzicowi, że ale twoje dziecko nie jest gorsze. Ono funkcjonuje w pewien inny sposób, ale my je akceptujemy, my je kochamy, my z nim pracujemy i pokażemy ci, jak to robić, bo można dużo rzeczy zrobić, można świat zwojować swoim dzieciakiem, więc przychodź. Według nas kluczem nie są tak zwane umiejętności szkolne. Naszym kluczem jest bycie szczęśliwym, samodzielnym, zaradnym. Dzień dobry. Nasze czterolatki wiążą buty. Nasze czterolatki, pięciolatki chodzą na zakupy, kupić sobie, wybrać produkt, zapłacić i dostać resztę. Często w szkołach podstawowych jest z tym problem, a my staramy się, aby jednak nasze dzieciaki, mimo wielu dysfunkcji, wielu problemów rozwojowych, które ich dotykają, jednak były samodzielne i jednak były zaradne. Bo jeżeli tego nie wypracujemy, to czytanie, pisanie na nic im się nie zda w życiu. Oni muszą po prostu sobie poradzić sami wtedy, kiedy rodziców na świecie zabraknie. Proszę pana, reszta. Reszta, paragonik. Proszę bardzo. W ramach funduszy europejskich tworzyliśmy miejsca pracy. Regularnie tworzymy kolejne, bo inicjatywa na początku liczyła 7 osób, teraz 30 kilka aktywnych etatów. Dla nas ważne jest to, że każdego dnia stawiamy małe kroczki, żeby zmieniać świat rodzin dzieci z autyzmem. Mamy wspólne cele, wspólny pomysł na pracę z dzieciakami. I chyba dzięki temu, że wiemy, jak ciężko pracują nasze dzieciaki codziennie, no to my to robimy dla nich. Ktoś pyta się nas, co robimy zawodowo, to mówimy, że my zawodowo zmieniamy świat na lepszy. Lubelskie. Możemy więcej. Polub, podziel się, polecaj.